Я так розумію, що пан Локш таким чином запропонував мені відкривати захід. І колеги, друзі, мені дуже приємно, що ви сьогодні приєдналися до першого шести. Cieszymy się bardzo Państwo, że Państwo dołączyli się do naszego wydarzenia. Jest to nowy, można tak powiedzieć, odcinek, który jest realizowany wspólnie z Warszawskim Instytutem Przedsiębiorczości. My jako Instytut Studiów Politycznych i Doradztwa Politycznego realizujemy wspólnie projekt, który jest poświęcony właśnie sektorowi energetycznemu. Jest to projekt realizowany przez nasze dwie placówki przy poparciu OSF. Jest to Fundacja Otwartego Społeczeństwa i Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie, która również wspiera nas w naszych działaniach. W ramach naszego projektu właśnie realizujemy nasz główny cel, który jest skierowany na udzielenie pomocy Ukrainie na jej drodze akcesyjnej. A więc korzystając z doświadczenia Polski co do funkcjonowania na rynkach europejskich, co do realizacji prawa europejskiego, my jest uwzględnieniem tego, co już zostało zrobione przez Ukrainę, to my zaczęliśmy realizację tego projektu. Czym nasz projekt różni się od innych projektów? Tym, że my chcemy skupić się właśnie na poszczególnych sektorach i na doświadczeniu właśnie w zakresie przedsiębiorczości. Dotyczy to przede wszystkim tego tematu, który będzie omawiany w ramach naszych wydarzeń i naszych spotkań, i również dotyczy to tego, co zostanie uwzględnione w naszych sprawozdaniach. W ramach projektu planujemy realizować sześć takich spotkań, które będą poświęcone sześciu sektorom. Na przykład, jeżeli mówimy o sześciu sektorach, to sektor energetyczny będzie pierwszym sektorem, potem będziemy mówili o rolnictwie, o transporcie, o właśnie przetwarzaniu drewna, o farmaceutyce i o medycynie będziemy również mówili, o budownictwie, o branży budowlanej również będziemy mówili, ale dzisiaj wszyscy mówią o rolnictwie w ramach relacji polsko-ukraińskich, ale specjalnie wybraliśmy inny temat, ponieważ na ten temat będziemy rozmawiać nieco później, kiedy nasz projekt będzie dobiegł już końca. Tak naprawdę nasz cel to jest znalezienie i rozmowa o tych rzeczach, które pozwolą nam wspólnie dalej podążać ku Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że w rolnictwie mamy również dużo wspólnych cech i dużo wspólnych tematów, ale dzisiaj może skupimy się na sektorach, o których mniej się mówi, ale które pod tym względem nie tracą na swojej wadze. Mi się wydaje, że sektor energetyki również jest bardzo ważny i to potwierdza liczne grono uczestników dzisiejszego spotkania. Przy tym, jak oddam głos panu Łukaszowi, który będzie moderatorem naszego spotkania, to właśnie chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tłumaczenia. A więc z powodu tego, że Państwo słuchają już mnie przez kilka minut, tak podejrzewam, że Państwo znają się na tym, jak korzystać z tłumaczenia symultanicznego. Jeżeli będą jakieś problemy, to tu na dole, jeszcze raz przypominam Państwu, jest taki glob ziemski, więc i korzystając z tego globu można wybrać język odsłuchu, czy ukraiński, czy polski, żeby można było słuchać w tym języku, w którym Państwo chcieliby słuchać tego spotkania. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom, prelegentom, uczestnikom, wszystkim, kto dołączył się do nas i słucha nas. A więc kontynuujemy nasze spotkanie, więc oddajcie głos Łukaszu. Dziękuję bardzo, Weroniko, za dokonanie wprowadzenia do naszego projektu. Ja nazywam się Łukasz Wojtyga, reprezentuję Warsaw Enterprise Institute, niezależny think tank, który zajmuje się obroną wolności gospodarczej, wolności osobistej. Temat
przygotowania Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej jest dla nas bardzo ważnym obszarem ze względu na interesy polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki. Zdajemy sobie świetnie sprawę, że są obszary, w których na pewno będziemy konkurentami i te interesy będą sprzeczne. Na pewno są również obszary i branże, gdzie będziemy mogli współpracować, ale niezależnie od tego, na pewno w interesie Polski jest to, żeby Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, żeby ten wybór europejski Ukrainy został potwierdzony przez członkostwo w Unii Europejskiej. Dzisiejszy temat, jak Weronika powiedziała, będzie dotyczył energetyki. Będę miał przyjemność być koordynatorem, moderatorem naszej dzisiejszej dyskusji. Chciałem przedstawić uczestników dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo serdecznie chciałem powitać pana Pawła Stańczaka, doradcę przedstawicielstwa w Unii Europejskiej, ukraińskiego operatora gazowego, ale również byłego członka zarządu PGNiG Technologia i Gaz System SA, więc to tym bardziej się cieszę, że pan Paweł z nami jest, bo jakby no, ma obie wrażliwości, polską i ukraińską obecnie. Chciałem serdecznie powitać Włodzimierza Ehrenhalta, głównego eksperta do spraw energetyki Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz pana Macieja Jakubika, koordynatora projektów do spraw regulacji europejskiej w think tanku Forum Energii. Po stronie ukraińskiej chciałem przywitać Maksyma Sysojewa, partnera w biurze kijowskim Dentons Global Energy Group, pana Bohdana Serebrinikowa, zastępcę dyrektora do spraw badań Dixie Group, pana profesora Maksyma Karpasza, prorektora do spraw międzynarodowych i rozwoju strategicznego Uniwersytetu Króla Daniela z Iwano-Frankiwska i Wołodymira Omelczenko, dyrektora Programu Energetycznego Centrum Razunkowa. W ramach naszego projektu staramy się zebrać ekspertów zarówno reprezentujących firmy energetyczne, w tym przypadku think tanki zajmujące się danymi obszarami, jak i również przedstawicieli związków pracodawców, przedsiębiorców danej branży. Chciałbym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od pewnego przedstawienia zakresu poszczególnych branż i to bym poprosił Włodzimierza Ehrenhalta o bardzo skrótowe przedstawienie aktualnego obrazu polskiej energetyki. Polska oczywiście ogranicza w tym momencie dominację węgla kamiennego jako źródła pozyskiwania energii elektrycznej. Zmniejszamy zależność od importu gazu ziemnego z Rosji. Coraz ważniejsze stają się w Polsce odnawialne źródła energii. Podjęto również decyzję polityczną o rozwoju energetyki jądrowej. Czyli Włodku, gdzie jesteśmy i dokąd dążymy? Już. Musisz włączać. Tak, już włączyłem. Bardzo mi miło, że jestem zaproszony. Postaram się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami. Tak jak tutaj kolega powiedział, Łukasz, jestem doradcą, no głównym specjalistą, ale też jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, a tak naprawdę jestem trochę praktykiem, bo wybudowałem w Polsce ponad 300 MW energii wiatrowej, koordynuję projekty duże fotowoltaicznej, też pracowałem w energetyce konwencjonalnej. Jak dzisiaj wygląda polska energetyka? Zapotrzebowanie na energię mamy około 175 terawatogodzin, bo warto rozróżnić moce zainstalowane od produkcji energii. To jest coś innego. My wszyscy się fascynujemy zainstalowanymi mocami, których dzisiaj w Polsce mamy już ponad 60 giga, z czego pewnie już będziemy mieli około 30-35 w tym roku w energetyce odnawialnej, ale najważniejsze jest, ile to wszystko produkuje. Więc dalej mimo wszystko Polska jest uzależniona od węgla. Rozwijamy energetykę odnawialną dość dynamicznie, można powiedzieć, że w ostatnich latach nawet bardzo dynamicznie, szczególnie fotowoltaikę. Zmieniliśmy prawo, bo przez ostatnich kilka lat był zablokowany rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, co dzisiaj już jest odblokowane. No niemniej jednak trzeba poczekać na efekty, bo w
permitting trwa parę lat takiego projektu i idziemy zdecydowanie jako kraj w rozwój odnawialnych źródeł. Dlaczego idziemy? Bo musimy. I tutaj bardzo by było warto, żebyśmy się podzielili swoimi doświadczeniami ze stroną ukraińską, ponieważ największym problemem będzie za chwilę nawet nie zobowiązania wobec Unii Europejskiej, które są też dość wysokie, ale Polska ma bardzo duży udział eksportów w swoim przychodzie brutto, a my eksportujemy głównie na rynki Unii Europejskiej. I to trzeba sobie zdać sprawę, że za kilka lat, raczej bliżej niż dalej, w Unii Europejskiej będzie bardzo trudno sprzedawać energię, która nie będzie, produkty, w których będzie ślad węglowy, energetyczny ślad węglowy. I to ze względów marketingowych. Wszystkie firmy się chwalą, że są zielone. No, taka jest tendencja. I chcą mieć produkty. Już dzisiaj widzimy, które są wykonane z zielonej energii. Dzisiaj widzimy w Polsce cały szereg firm no, znanych, jak Toyota, Mercedes, Samsung czy LG, wymaga dostaw zielonej energii. Dało nam czas do bodajże 2026 roku, w zależności od branży, w której musimy pokazać, że jesteśmy w stanie dostarczać wolumeny zielonej energii dla nich, które wystarczą im do produkcji na rynki europejskie. I to czeka Ukrainę. To czeka Ukrainę raz po przystąpieniu, miejmy nadzieję, jak najszybszym do Unii Europejskiej, ale dwa, nawet jak nie będziecie w Unii Europejskiej, to jeżeli będziecie chcieli sprzedawać do Unii swoje towary, to będą wymagać od was zielonej energii. I tak naprawdę jesteście o dziwo w trochę lepszej sytuacji niż my. Dlatego, że macie energetykę atomową, my nie mamy. My mamy dalej 65% tych terawatogodzin, to jest czarna energia. W tej chwili energia atomowa już z powrotem za chwilę będzie traktowana jak zielona, dlatego że nie ma wyjścia. Po prostu doszliśmy do ściany i musi tak być traktowana. Wy macie elektrownie atomowe, które są już zamortyzowane, czyli nie będziecie mieli tego, co my mamy, ponieważ my budujemy dopiero nowe elektrownie i musimy uwzględnić rachunek ekonomiczny. Wyście to wybudowali w okresie socjalizmu i musicie je tylko ewentualnie w tej chwili zmodernizować. W tym aspekcie jest lepiej u was niż u nas. Macie tą podstawę w energii. My mamy węglowe, a wy macie atomowe. I to jest niezwykle istotne w tej chwili. Natomiast my musimy opracować sobie program stabilizacji pracy źródeł odnawialnych, bo nie mamy wyjścia. Po prostu nie mamy wyjścia dzisiaj. I cóż zrobić? Więc nasza energetyka, która dzisiaj opiera się o źródła odnawialne, ma wielki program stabilizacyjny. A to jest nasza zmora, bo z przyłączeniowym sobie poradzimy. Natomiast ta nasza współpraca może być bardzo owocna. Wy macie doświadczenia w energetyce atomowej, a my nie mamy. I trzeba korzystać z waszych doświadczeń. A my mamy już spore doświadczenia w rozwijaniu źródeł odnawialnych i chętnie się z wami podzielimy. Myślę, że to jaki wstęp do dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytania o obszary potencjalnej współpracy się jeszcze oczywiście pojawią. W takim razie poprosiłbym pana Wołodymyra Omelczenko o podobny wstęp do energetyki ukraińskiej. Tak? Gdzie jesteście, dokąd dążycie? Oczywiście biorąc pod uwagę aktualną sytuację wojenną, która też zaburza jakby równomierny rozwój energetyki. Dobry dzień, witam. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym powitać wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tak ciekawej dyskusji z udziałem tak poważnych ekspertów i prelegentów, i fachowców, którzy się znają zarówno na kwestiach energetyki i systemu energetycznego Ukrainy i Polski. Mam nadzieję, że pod tym względem nasze relacje polsko-ukraińskie są bardzo ważnym elementem polityki dwustronnej, ponieważ energetyka również określa kierunek naszej współpracy. Od dawna współpracujemy ze sobą i ta współpraca jest bardzo skuteczna i jest bardzo pozytywna moim zdaniem.
Co dotyczy właśnie energetyki ukraińskiej, to chciałbym powiedzieć w dwóch słowach, z czego się składa. W odróżnieniu od Polski tak naprawdę właśnie mamy sporo elektrowni atomowych. Około 55% stanowi energia atomowa w naszym systemie. Dalej elektrociepłownie 25% i po 10% to są odnawialne źródła energii i właśnie elektrownie wodne. I więc Ukraina ma bardzo pozytywny i bardzo dobry taki miks, nawet pod względem energetycznym, nawet w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Czyli można powiedzieć, że pod względem praktycznym około 70% w sektorze energetycznym, w bilansie energetycznym zajmują różne rodzaje energii elektrycznej, które posiadają minimum emisji właśnie niebezpiecznych. Tym się pochwalić mogą, można powiedzieć, tylko kilka krajów europejskich. W ciągu ostatnich 30 lat Ukraina jest liderem w dekarbonizacji energetyki, nie tylko w Europie, ale również w świecie. My obniżyliśmy poziom emisji prawie o 40%. Mnie się wydaje, że to są wskaźniki takie rekordowe. One są związane nie tylko z wykorzystaniem takiej zielonej energii, ale również struktura gospodarki u nas była taka jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, kiedy właśnie przemysł ciężki był bardziej rozwinięty, przemysł obronny był bardziej rozwinięty, czyli te rodzaje, te branże, przemysły, które wytwarzały dużo, charakteryzowały się dużą ilością emisji. Ostatni czas zmieniliśmy takie podejście, co pozwoliło nam znacznie obniżyć nasze emisje w sektorze rolniczym i w sektorze usług właśnie również dokonaliśmy pewnych zmian. Więc to spowodowało, że Ukraina stała się liderem w tak zwanej dekarbonizacji. No i nie należy zapominać o tak zwanej energii zielonej. Przed wojną bardzo szybko rozwijał się ten kierunek energii, energia słoneczna również bardzo szybko się rozwijała. Niestety wojna, która wybucha u nas, ona niestety zawiesiła na razie na pewien okres czasu rozwój tego kierunku. Mimo wszystko Ukraina przestrzega trendów europejskich i nadal podejmuje próby rozwoju właśnie energii zielonej. To jest główny kierunek, można tak powiedzieć, rozwoju naszego sektora energetycznego. Staramy się rozwijać odnawialne źródła energii i więc z innej strony obniżamy poziom wykorzystania węgla w naszym systemie. Do 35 roku planujemy obniżyć ten udział albo wykorzystanie węgla jeszcze o 30-40%. W pełni nie możemy zrezygnować z wykorzystania węgla, ponieważ ten element pełni taką funkcję bilansującą w naszym systemie energetycznym, ale Państwo chyba dobrze wiedzą, jak strasznie ucierpiał nasz sektor energetyki w czasie wojny. Prawie wszystkie elektrownie Ukrainy uległy w tym czy innym stopniu bombardowaniom. Właśnie wykorzystano i pociski manewrujące, i pociski balistyczne. Jeśli mówimy o elektrociepłowniach, które najbardziej ucierpiały, to Państwo mogą sobie wyobrazić, że 86% wszystkich mocy produkcyjnych to są właśnie to są elektrociepłownie uległy bombardowaniom
przez drony i różne pociski balistyczne. Wykorzystywaliśmy w zamian inne źródła energii, co udało się w pewnym stopniu zbilansować nasz system. Mamy jednak czasem nadmiar energii elektrycznej dzięki dobrej pogodzie i dobrym warunkom atmosferycznym. Chyba Państwo o tym już wiedzą, że udało się nam pomyślnie, można tak powiedzieć, przetrwać okres zimy i dzięki obronie przeciwpowietrznej, dzięki niezłomnej pracy naszych energetyków udało się nam utrzymać nasz system energetyki w należytym stanie. Niestety dużo pracowników tego sektora zginęło, naprawiając systemy, ale dzięki naszym pracownikom, dzięki naszym partnerom międzynarodowym, w tym również partnerom z Polski, którzy dostarczali zarówno pomoc finansową i pomoc materiałową, udało się przetrwać i liczymy na to, że nadal sytuacja będzie mniej więcej utrzymywana przez nas w normalnym stanie. Chciałbym jeszcze dodać, że Ukraina dołączyła się do NSOI, czyli systemu przekazywania przesyła energii w ramach Unii Europejskiej i dokonuje eksportu i importu energii elektrycznej, więc to bardzo pomaga nam. Z Polską bardzo owocnie współpracujemy pod tym względem, dokonujemy wymiany, można tak powiedzieć, energii elektrycznej. Jeżeli mamy nadmiar energii, to dostarczamy go do Polski. Jeżeli my potrzebujemy energii, to Polska przysyła nam niezbędną energię elektryczną. I co jeszcze? Mnie się wydaje, że w swoim czasie została podjęta słuszna decyzja co do budowy LNG terminalów, co spowodowało zmniejszyć uzależnienie Polski od gazu z Rosji. I mnie się wydaje, że w tym kierunku Ukraina może dołączyć się do tego projektu Północ-Południe. I po dołączeniu do tego projektu Ukraina, mnie się wydaje, że również będzie miała możliwość brać udział w zakresie dostarczania gazu na rynki Unii Europejskiej. Być może należy wprowadzać pewne zmiany do ustaw, ale my podążamy właśnie w kierunku Unii Europejskiej i więc będziemy robili wszystko, co od nas zależy pod tym względem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za przedstawienie sytuacji w energetyce ukraińskiej. Tu rzeczywiście ten element konfliktu zbrojnego z Rosją i rzeczywiście ataków rosyjskich na infrastrukturę, szczególnie zeszłej zimy, nie tej ostatniej, ale zimy z 2022 na 2023 był rzeczywiście odczuwalny bardzo również w Polsce. Dobrze, w takim razie miałbym pytanie do pana Macieja Jakubika dotyczące tego, w jaki sposób na polską energetykę wpływają przepisy unijne. Tak, pamiętajmy, że w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej te 20 lat temu, zakres regulacji rynku energetycznego był zupełnie inny. O wiele mniejsze otoczenie i prawne, i instytucjonalne było zupełnie inne niż teraz. Pamiętajmy również o rewolucji technologicznej, która przez te lata zaszła. Starano się tworzy się jednolity europejski rynek energetyczny. Powstają strategiczne wizje dotyczące transformacji energetycznej w kierunku zielonych technologii. No, niektórzy zwracają uwagę, może ten rynek jest nawet przeregulowany. No, jak on wpływa na polską energetykę, regulacje europejskie, jak wpływają? Dzień dobry. No tak, to jest... Słychać mnie? Dzień dobry. Tak, 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 dobrze, dobrze pana słychać. Proszę mówić. Słychać, dobra. Więc tak, no to jest jakby zasadniczo oczywiście kwestia i rzeczywiście słusznie pan tutaj zauważył, że w tym obszarze wiele się zmieniło.
Unia Europejska bardzo ewaluowała przez ostatnie 20 lat w wprowadzeniu i w uwspólnotownianiu, jak mówimy. Ale my swojej... po polsku nic nie słyszymy. A, okej, okay, dobra. To mogę mówić? Tak, tak, tak. W uwspólnotownianiu swojej polityki i oczywiście ten zakres został dużo bardziej rozszerzony. I to jest jakby taki kluczowy i bardzo ważny aspekt w całej drodze do akcesji, do negocjacji. To jest jakiś taki mój punkt pierwszy, o którym chciałem powiedzieć, że proces przystępowania do Unii Europejskiej jest procesem takim ściśle administracyjno-prawnym, który wymaga ogromnego wysiłku ze strony administracji publicznej danego kraju. Tak? To przyjęcie w pełni całego acquis communautaire, czyli tego całego dorobku prawnego Unii Europejskiej, jest właściwie no, kluczową kwestią poza spełnieniem oczywiście kryteriów kopenhaskich. I tutaj ten dorobek w dziedzinie energii i klimatu jest duży. Tak? On obejmuje nie tylko wspólne, czy tam jednolite właściwie rynki gazu, energii elektrycznej i gazu, no ale również obejmuje kwestie środowiskowe i kwestie klimatyczne. Do tego niezbędna jest sprawna i dobrze działająca administracja publiczna, która przeprowadzi odpowiedni screening tego prawa ukraińskiego w kontekście jego dostosowania do prawa unijnego, przygotuje następnie odpowiednie zmiany w ustawodawstwie ukraińskim, no i wprowadzi je na obrady parlamentu i przeprowadzi je przez parlament, tak? I na końcu jeszcze do tych kilkudziesięciu aktów prawnych, rozporządzeń i dyrektyw, które mamy, dochodzą jeszcze oczywiście wszelkie akty wykonawcze, rozporządzenia wykonawcze, akty implementacyjne i tak dalej. Więc to jest ogromne wyzwanie, to jest ogromna praca i tutaj na pewno jakaś tam rola też Polski jest ze względu na i nasz dorobek, i nasze doświadczenia, ale też pewnie innych tutaj krajów regionu, które również wchodziły do Unii Europejskiej. A druga sprawa, o której właśnie Pan wspomniał, czyli tego, na ile ten ewoluował, te kwestie dotyczące rynku energetycznego czy polityki energetycznej, to powinniśmy, i tu też tak naciskam tutaj w tą stronę też do kolegów Ukrainy, koleżanek ukraińskich, żeby pamiętać, no, że to nie jest tylko już energetyka. Unia Europejska w swojej legislacji i polityce właściwie mówi teraz już tylko i wyłącznie o polityce energetyczno-klimatycznej, czyli w tym naszym trójkącie energetycznym, tym energy trilemma, tak, ten sustainability, ta kwestia środowiskowa, zrównoważonego rozwoju ma bardzo mocny, jest bardzo silnie zaakcentowana, jest bardzo mocno zaakcentowana i ostatni pakiet, który został przyjęty, czyli ten Fit for 55, już właściwie nie dotyka na tyle rynków energii, a dotyka kwestii środowiskowych i klimatycznych, które jednak mają ogromny wpływ na funkcjonowanie tego rynku. Tak? To jest obniżenie poziomu emisji w systemie ETS o 62% w porównaniu do 90 roku. To jest ogromny wysiłek redukcyjny, który musi przejść energetyka w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście różnie w zależności od kraju. Tak? W Polsce będzie to ogromny wysiłek, we Francji, która ma ten miks bardzo niskoemisyjny ze względu na jądrówkę, dużo, dużo mniejszy. Więc polskie doświadczenia na pewno tutaj będą przydatne, choć oczywiście trzeba wziąć to pod uwagę, że to acquis, które my musieliśmy przyjmować w latach 99-2002, to było jednak dużo, dużo mniejszy zakres. To ja może poproszę jeszcze o dopowiedzenie, a na ile teraz te regulacje w tym momencie wpływają na polską energetykę? Gdzie są te obszary, nad którymi musimy pracować? Gdzie są... Więc no jakby no jeśli jesteśmy częścią wspólnego rynku, musimy przestrzegać zasad wspólnego rynku, tak? No więc one dotyczą kwestii rynkowych, zasad wymiany transgranicznej, zasad konkurencyjności, pomocy publicznej,
No plus te kwestie środowiskowe. Dla samej elektroenergetyki w Polsce, to o czym tak już trochę wspomniałem, ze względu na taki, a nie inny koszyk energetyczny, który posiadamy, czyli głównie generację energii elektrycznej z węgla, to w zeszłym roku było 63%, co i tak oznacza już spadek od lat 2000 czy 90. z poziomu 90, więc dość znaczny. On musi zostać jeszcze przyspieszony, tak, aby do roku 30 ta energetyka węglowa osiągnęła dużo niższe poziomy. Więc to mamy dwie kwestie. Jedna kwestia to jest na pewno wspólne zasady rynku, wszelkie kodeksy sieciowe, które są aktami implementacyjnymi do trzeciego pakietu energetycznego, a które dotyczą już różnorakich kwestii technicznych dotyczących działania rynku, zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, przyłączeń, dostępu do sieci i tak dalej. To są takie kwestie techniczne, ale które powodują to, że wspólne pewne zasady obowiązują w każdym kraju Unii Europejskiej i gracz na rynku energetycznym ma te same zasady na każdym innym rynku, który jest częścią tego wspólnego rynku. I będąc na tym, możesz oczywiście korzystać z tych korzyści, które dotyczą głównie handlu transgranicznego. No, druga kwestia to jest ta kwestia środowiskowa, tak, która wymaga zmniejszania emisji CO2 poprzez albo zmianę samego miksu, albo też wdrażanie pewnych kwestii dotyczących, to już może nie klimatyczna, a środowiskowa, dotycząca emisji określonych substancji, takich jak tlenki azotu czy tlenki siarki, bo tego rodzaju przepisy unijne również dotyczą. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym się zadać pytanie panu Pawłowi Stańczakowi o doświadczenia, które z doświadczeń polskich przedsiębiorstw związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej mogą być przydatne dla Ukrainy, dla ukraińskich przedsiębiorców energetycznych. No, biorąc pod uwagę to, o czym już usłyszeliśmy, że ten miks energetyczny ukraiński jest jednak trochę inny, tak? Mamy energetykę jądrową, energetykę wodną, no ale na przykład ważnym takim obszarem będzie przyłączenie polskiej infrastruktury energetycznej do powiązań z krajami Unii Europejskiej. Jak to może wyglądać w przyszłości w odniesieniu do Ukrainy? I czy te doświadczenia są przenoszalne? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się. Także bardzo się cieszę, że mogę się podzielić tymi myślami. A moje doświadczenie jest takie, że w Polsce pracowałem wtedy w PGNiG-u, a później w Gaz-Systemie. I jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej robiliśmy unbundling, ale kończyliśmy go już po akcesji, bo to była nowa rzecz. W Ukrainie operator gazociągów przesyłowych już jest po unbundlingu, już kilka lat, funkcjonuje na rynku i to, co na pewno by się przydało i pomogłoby Ukrainie, to tak jak udało się operatorowi Ukrenergo, czyli operatorowi ukraińskiemu elektroenergetycznemu przyłączyć do ENTSO-E, czyli do organizmów funkcjonujących w Unii Europejskiej. Tak samo by się przydało przyłączenie operatora ukraińskiego do organizmu, który się nazywa ENTSO-G od gaz. W związku z tym to by pozwoliło jak gdyby wcześniej już funkcjonować, układać się i być aktywnym i pełnoprawnym członkiem. To samo pewnie dotyczy innych, ale ja będę mówił bardziej o gazie. Chciałem też podzielić się taką myślą, że w Ukrainie bardzo mocno jest teraz taki nacisk na to, żeby stawiać na biometan. Biometan to jest szansa dla To jest szansa, która jak gdyby pokazała, że to jest ważne dla takiego rozproszenia źródeł energii, a te
przydatne w sytuacji na przykład konfliktu, tak jak widzimy. Czyli nie zawsze centralne, duże obiekty produkujące energię i pokrywające duże zapotrzebowanie, tylko właśnie rozproszone źródła energii pozwoliłyby przetrwać jakiś trudny czas z różnych powodów. To nie tylko o wojnie myślę. Stąd ten biometan byłby ciekawy także i w Polsce i te połączenia systemów byłyby korzystne także z tego powodu. Wreszcie Ukraina chce być kimś, kto gra w Unii Europejskiej ze względu na produkcję wodoru. Stąd wydaje mi się, że trzeba wykorzystać ten moment, który jest w Polsce, a którego nie było wcześniej, czyli że rozbudowano znacznie sieć gazową ze względu na odwrócenie kierunków. Dzisiaj gaz płynie z północy na południe i to stwarza możliwość, że pewnie są jakieś redundantne, nadmiarowe gazociągi, które albo przynajmniej korytarze, którymi można by było połączyć się z Unią, połączyć się z Ukrainą, a przez to Ukrainę z Unią Europejską, nie tylko przez Słowację, Czechy, bo taki projekt już istnieje. Tam, jak wiemy, od dłuższego czasu już istnieją dodatkowe moce przesyłowe, które są niewykorzystywane, stąd tam pomysł padł, żeby wykorzystać to dla wodoru. Co mogłoby się przydać? Oczywiście nie można przenieść tamtych naszych doświadczeń z akcesji na te, które są dzisiaj, bo to jest zupełnie inna sytuacja. W Ukrainie trzeba wygrać wojnę, bo to tak się mówi. I rola Polski to jest pomóc, wspomagać tak długo Ukrainę, jak to jest niezbędne, aby do tego momentu dotrwała i później, jak tylko będzie możliwe, oczywiście próbować łączyć, co się da połączyć. Tak. Pewnie jeszcze mógłbym długo mówić, ja miałem jakieś slajdy przygotowane, ale myślę, że o wszystkim już powiedziałem. Myślę, że też warto zdawać sobie sprawę, że niektóre doświadczenia na skutek tego, co się dzieje w Ukrainie obecnie, warto by było wykorzystać w Polsce i myślę, że w takich bilateralnych kontaktach operator z operatorem może się podzielić taką wiedzą, co w przyszłości oby się nie przydało, ale kto wie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, na pewno takim obszarem, w którym to Polska może korzystać z doświadczeń ukraińskich, jest energetyka jądrowa. Tak? To już zostało powiedziane. Dobrze, mam teraz pytanie do pana profesora Maksyma Karpasza. Podobnie jak w Polsce, ukraiński sektor energetyczny jest dość skonsolidowany. Jeszcze w 2018 roku większość energii elektrycznej była produkowana tylko przez trzy firmy. Jakie działania powinien podjąć rząd ukraiński, czy docelowo firmy ukraińskie w celu stworzenia prawdziwie konkurencyjnego rynku energii? No przede wszystkim wprowadzając realistyczne ceny energii elektrycznej, tak? Zdaję sobie sprawę, że to ze społecznego punktu widzenia może być problematyczne, no ale ten rynek taki powinien być. Pan Łukasz, dziękuję za zapytanie. Panie Łukaszu, dziękuję za pytanie. Cieszę się, że mogę zobaczyć i powitać pana Pawła i inne osoby, z którymi współpracowaliśmy w różnych projektach i w różnych okolicznościach. To pytanie jest bardzo aktualne i bardzo ciekawe. Ja należę do tych, kto uważa, że ceny na energię elektryczną muszą być rynkowe. W Ukrainie dużo mówi się o gazie ukraińskim, o ukraińskiej ropie naftowej i o wielu innych rzeczach, ale tak naprawdę rozumiemy, że gdy tylko to wyjdzie ze złóż, to nadal staje się to wszystko produktem i my jako członkowie na przykład przyszłej Unii,
przyszli członkowie Unii Europejskiej, musimy przestrzegać tych zasad, które obowiązują w Unii, więc moja zasada jest prosta. Realizować wszystko, co zostało zawarte w ustawodawstwie i wykorzystywać te zasady, te przepisy. Mamy świetne ramy ustawodawcze, tylko musimy przestrzegać tych ram, tych zapisów. Ja mogę podzielić się własnym doświadczeniem. Nie wiem, czy mam taką możliwość. Mam nawet kilka slajdów przygotowanych z tej okazji. Mogę się podzielić. Jeżeli mogę to zrobić, to chętnie to zrobię za chwilę. Dzisiaj opowiem raczej o naszym doświadczeniu współpracy z gminami, być może na takim lokalnym bardziej poziomie, nie takim globalnym. Ja reprezentuję Ukrainę Zachodnią, więc dobrze znam Polski, więc mogę słuchać bez tłumaczenia. Więc rozumiem polski bardzo dobrze, ale chciałbym podzielić się naszym doświadczeniem, jak pracowaliśmy. Dużo u nas się mówi o zależność energetyczną, więc i mnie się wydaje, że to jest również było tematem naszego spotkania. Cieszy mnie bardzo ten fakt, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat. My możemy dużo mówić o zielonej energii, ale wszystko przybywa w tym punkcie, albo może utkwić w tym punkcie, gdy zejdziemy do realiów. Jeżeli sięgniemy 10 lat temu, to wtedy były niskie taryfy. Nikt nie wiedział, w którym kierunku będziemy się rozwijać dalej. Jeżeli ktoś zaczynał mówić o zielonej energii, to robiono takie duże oczy i tak dalej. Jak, co i tak dalej. A więc my zaczęliśmy mówić o tak zwanych planach energetycznych. Później zaczęliśmy opracowywać takie plany. W naszym mieście opracowaliśmy taki plan, zobaczyliśmy, przeanalizowaliśmy strukturę zużycia energii energetycznej. Potem zaczęliśmy mówić o odnawialnych źródłach energii. Stworzyliśmy taki projekt, przeprowadziliśmy badania, odpowiednie badania w naszym obwodzie i zobaczyliśmy, gdzie należy wprowadzać te czy inne rozwiązania. Były takie regiony rekreacyjne, w których należało zakazać wykorzystanie tak zwanych małych elektrowni energetycznych. I w swoim badaniu pokazaliśmy, że być może nie należy tego robić. Potem prowadziliśmy różne badania, realizowaliśmy różne projekty, które były skierowane na wspieranie tych czy innych kierownik, na przykład termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i zaczęliśmy działania edukacyjne, oświatowe, zarówno w przedszkolach, w szkołach, na uczelniach wyższych. Prowadziliśmy badania pilotażowe, w ramach których uczyliśmy mieszkańców, jak należy kontrolować zużycie energii elektrycznych. W mieście instalowaliśmy takie stacje z użyciem paneli fotowoltaicznych. W ramach wielu projektów międzynarodowych niedawno opracowaliśmy 9 planów dla gmin na terenie Ukrainy Zachodniej i ciekawie zobaczymy, jak każda gmina wybierze ten czy inny kierunek rozwiązania problemów, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie energii elektrycznej. I tu na przykład na danym slajdzie ostatni nasz projekt, który dotyczy tak zwanego oświetlenia zielonego. Również dostarczamy panele na tereny okupowane. Nawet Starlink udało się nam przekazać. Również dostarczamy paneli dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Mamy ogromne doświadczenie pod tym względem. Stworzyliśmy tak zwany klaster ekologiczno-energetyczny. Podsumowując to, co krótko, tak bardzo chaotycznie powiedziałam, że to doświadczenie, które my posiadamy i wiedząc o tym, jakie doświadczenie posiada Polska, ponieważ współpracujemy z Uniwersytetem w Krakowie,
to mogę powiedzieć, że naukowe uzasadnienie nie na wszystkich działa w odpowiedni sposób. Czasem trzeba prosto, zrozumiałym językiem ludziom opowiedzieć, co należy konkretnie zrobić, żeby zmniejszyć zużycie na przykład energii elektrycznej, żeby wykorzystać inne źródła energii elektrycznej, wytłumaczyć, dlaczego nie są skutecznie realizowane na przykład komercyjne projekty związane z energią elektryczną. Czasem trzeba pokazać, co należy zrobić. Czasem trzeba wykorzystać więcej pieniędzy. Dużo mówi się w mediach społecznościowych o tym. I podobne wydarzenia na wzór dzisiejszego muszą odbywać się jak najczęściej, ponieważ musimy o tym mówić. Budowa systemów energetycznych, gdzie są ludzie, gdzie są i tak dalej, to muszą być. I tu należy korzystać z doświadczenia polskiego. Możemy zapożyczyć tu dużo ciekawych rzeczy. Musimy współpracować ze sobą na rzecz wspólnego dobra, a nie tylko na rzecz konkretnych zakładów. I oczywiście partnerstwo międzynarodowe. Mnie się wydaje, że dzisiejsze spotkanie ma być jednym z takich ogniw wspólnego takiego łańcuchu międzynarodowego, które pozwoli poszerzyć współpracę różnych struktur biznesowych, edukacyjnych pomiędzy Ukrainą a Polską. Ukraina już po wejściu albo po dołączeniu się do wszystkich europejskich tylko sieci to musi być niezawodnym partnerem Polski i musimy współpracować nawzajem i również Ukraina będzie przekazywać swoje doświadczenie do systemu europejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I podobne pytanie mam do pana Macieja Jakubika. No, jakie działania powinny rząd ukraiński, przedsiębiorstwa prowadzić w celu właśnie dostosowania się do regulacji unijnych, do tworzenia rzeczywiście konkurencyjnego rynku energetycznego z ważnym elementem takim, jakim jest wzmocnienie pozycji konsumenta czy decentralizacja całego sektora energetycznego? To jest bardzo ciekawe, co tu pan profesor przed chwilą pokazywał, bo to jest jeden z tych wymiarów takiej też tworzenia nowego systemu systemu energetycznego, który również będzie się opierał w jakimś stopniu na właśnie na prosumentach, na wspólnotach lokalnych, na produkcji i spożywaniu, konsumpcji tej energii na poziomie lokalnym, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj na Ukrainie te procesy również już zachodzą i są wdrażane i są pomysły i są ludzie z inicjatywą, bo to jest bardzo ważne, bo też ta transformacja energetyczna, którą my doświadczamy w Unii Europejskiej, ona musi się też odbywać właśnie na tym poziomie lokalnym, tak? To muszą być lokalne inicjatywy, ludzie, którzy wezmą jakby na siebie czasem ten ciężar, ten wysiłek, ale też mają pomysły, jak to zrobić. No ale do tego oczywiście jest potrzebne jakieś odpowiednie uregulowania prawne, do tego są potrzebne odpowiedni też jakiś taki klimat na poziomie lokalnym, współpraca z władzami samorządowymi po to, żeby takie projekty mogły być wdrażane. No i na końcu potrzebne jest oczywiście też wsparcie państwa w wymiarze również państwa czy organizacji międzynarodowych, również w wymiarze finansowym, po to, aby te projekty mogły być zrealizowane. Na poziomie polskim takiego rodzaju projekty są często, my już wdrożyliśmy, przegłosowaliśmy w ustawie o OZE i w ustawie o prawie energetycznym, gdzie te spółdzielnie energetyczne są dopuszczalne. Mieliśmy ogromny program rozwoju prosumentów, jeśli chodzi o źródła fotowoltaiczne, który sprawił, że przez ostatnie 5 lat z kilkudziesięciu megawatów urośliśmy do 15 gigawatów, jeśli chodzi o dachową fotowoltaikę. No więc to też to pokazuje jakby jak na poziomie lokalnym
ta energetyka również może się zmieniać z jakimś tam udziałem państwa, ale niewielkim. Udziałem państwa takim, że dopuści do tego, przeprowadzi odpowiednie zmiany prawne, tak? A drugim, że jednak no, w jakiś sposób to dofinansuje. Nawet w niewielkim stopniu to dofinansuje, bo obecnie w programie Mój Prąd tam chyba to dofinansowanie wynosi 4000 zł na instalację, więc to nie jest duża część, ale jednak, no, jednak jakieś tam wsparcie to jest. Warto tutaj wspomnieć, że też skąd to wsparcie się bierze. To wsparcie też się bierze właśnie ze środków z ETS-u, czyli z aukcji, z pieniędzy, które państwo otrzymuje z aukcji na uprawnienia do emisji CO2. Więc tutaj chciałem też właśnie zauważyć, że Ukraina, wchodząc do Unii Europejskiej, będzie musiała przyjąć również na siebie wdrożenie systemu emisji, systemu handlu emisjami CO2 i z tych środków będzie mogła również wspierać i promować określone programy wsparcia, czy to prosumentów, czy samochodów elektrycznych, czy dofinansowania wzmocnienia sieci, czy magazynów energii. Dziękuję bardzo. No, dobrze, że pojawił się obszar potencjalnego dofinansowania ze strony różnych europejskich instytucji energetyki. Tu mam pytanie do Włodzimierza Ehrenhalta. Czy w Polsce poradzono sobie, czy nie poradzono sobie ze starzejącą się infrastrukturą elektrowni, szczególnie infrastrukturą przemysłową? Jak odpowiedziano przez te ostatnie 20 lat na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną? No i właśnie pytanie, czy było to finansowane ze środków europejskich, czy raczej ze środków polskich? Dobrze. Więc zacznijmy od tego może, że w Polsce i pewnie tak się będzie działo na Ukrainie, się kształtują dwa rodzaje energetyki. Jedna energetyka, ta oddolna, która jest energetyką rynkową, może jeszcze nie w całości, ale jednak rynkową i rządzi się innymi prawami niż energetyka zawodowa. I bądźmy świadomi, że ta mała energetyka rozproszona nie zastąpi tej dużej, ponieważ energetyka rozproszona może kiedyś, może za 30-40 lat, na pewno nie w ciągu 10 lat. Dlaczego? Dużym zakładom energochłonnym nigdy energetyka prosumencka nie dostarczy wystarczającej ilości energii, po prostu, na razie. I musi być duża energetyka zawodowa. Natomiast, ponieważ duża energetyka zawodowa jest energetyką generalnie nierynkową, tutaj państwo odpowiada za dostawę energii. Zresztą bądźcie państwo świadomi jednego. Co byśmy nie zrobili na rynku energetycznym, jak prądu zabraknie, winne zawsze jest państwo. Nawet gdybyśmy sprywatyzowali całą energetykę, to ludzie będą winić państwo za brak dostaw energii lub za drogą energię. I nie da się. To próbowano w Stanach Zjednoczonych. To się stało, był blackout gdzieś w Dallas 2 tygodnie i wojsko musiało się zająć tą sprawą, bo się nie opłacało prądu produkować. Więc my w Polsce mamy dwie energetyki, zawodową i tą prywatną, która się tworzy, farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, lokalne. I teraz tak, nie jest dzisiaj finansowanie ze środków i unijnych, i naszych, jeżeli chodzi o polskie sieci energetyczne, dużej energetyki, nie jest źle. Akurat ja się tym zajmuję. Przepustowość linii PSE nie jest zła. Proces inwestycyjny jest intensywny i ta energetyka, ja ją traktuję jak armię. Czyli musi być państwowa duża możliwość przepustu energii i PSE i linie krajowe traktuję na równi z armią. Bez względu ile to kosztuje, to być musi. Natomiast naszym problemem w tej chwili, a stykam się tym codziennie, są linie średniego i niskiego napięcia. I 110. To jest nasz problem, dlatego że one są w najgorszym stanie i je trzeba modernizować. Tam to jest ten taki węzeł, w którym my mamy duże problemy i pewnie na Ukrainie struktura jest podobna, że też jak będziecie tworzyć tą energetykę oddolną, prosumencką, zakładową, wiele firm będzie chciało mieć swoje małe elektrownie, co się dzieje w Polsce,
mają swoje wiatraki, tak jak IKEA na przykład, wielki producent, jest prawie że niezależny energetycznie, oczywiście tylko w zakresie energetyki odnawialnej, bo jak nie wieje i nie ma to jest noc, to muszą mieć energię. I to pewnie się tak będzie działo. I teraz my mamy rozmaite programy, które ja zresztą bardzo są mi bliskie. To jest taki program, który może kiedyś nastąpi, komercjalizacji linii średnich i niskich napięć, czyli operatorzy lokalni dysponujący siecią niskich i średnich napięć dopuszczają do tego interesu lokalny biznes i lokalne społeczności i lokalną administrację. To nie jest nic odkrywcze, tak się dzieje w Europie, w Danii, w Holandii, gdzie są spółdzielnie energetyczne, w którym każdy obywatel może zamiast do banku dać pieniądze na specjalny fundusz lokalny, który tworzy te linie lokalne. To nie tylko linie, ale i produkcję. I to się będzie w Polsce rozwijać. I to pewnie się będzie rozwijać bardzo dynamicznie. Jeśli byśmy dopuścili do rozwoju, do takiej komercjalizacji, ale na razie pod czujnym okiem operatora. Dlatego inaczej byśmy dopuścili do rozmaitych niepożądanych zjawisk. Czyli operator wnosi swoim majątkiem to, co ma, ale wymaga modernizacji, transformatorów i tak dalej, ale pieniądze na to znajduje lokalnie. I z funduszy oczywiście europejskich, i lokalnie. I taki program będziemy próbować w Polsce zaimplementować. Natomiast oczywiście, że tak się w tej chwili złożyło, że Polska uzyska bardzo duże środki unijne na rozwój energetyki odnawialnej, na rozwój energetyki rozproszonej, więc pewnie będzie nam łatwiej, bo te pieniądze będziemy mieli i znaczna część tych pieniędzy będzie przeznaczona na modernizację sieci, a sieci są podstawą, bo nie mamy co rozmawiać o rozwoju jakichkolwiek źródeł bez możliwości ich przyłączenia. Nasze doświadczenie w tym mamy ogromne, jak to wygląda, jaki jest konflikt lokalnych interesów i nielokalnych, więc z tym na pewno jeszcze Ukraina się będzie musiała zmierzyć, ale to jest rozwiązywalne. Na to są pieniądze europejskie, na to są fundusze nie tylko europejskie i ja myślę, że z tym problemu na Ukrainie jakiegoś wielkiego nie będziecie mieli. Natomiast problem będziecie mieli tak jak my, z legislacją, z odpowiednimi grupami interesów, lobbyingiem, natomiast pieniądze są na to, technicznie jest to do przeprowadzenia, ale to jest tak, jakbyśmy sobie postanowili kupować ogromną ilość samochodów i produkować bez dróg, no to daleko nie zajedziemy. Więc zwracam uwagę na to, że struktura energetyczna, prawdopodobnie mając energię atomową, macie dobre linie, bo macie nawet 700, która szła, 700 szła do Rzeszowa, teraz po synchronizacji ona jest zmieniona na 400, ale domyślam się, że ta cała sieć energetyczna wasza wysokich napięć nie jest zła. Ja nie mówię o sprawach wojennych, no bo wam tam niszczą i to jest okropne, ale zakładam, że nie jest zła. W związku z tym staniecie przed problemem rozwoju tych sieci małych, tych 30, 15 tak zwanych, które będziecie musieli, ale tu będziemy chyba wam służyć pomocą, bo ja mam nadzieję, że u nas się to uda zrobić dość sprawnie. Przynajmniej mam takie przesłuchy, że może się nam udać, a jak nam się uda, no to będziemy wam służyć naszym doświadczeniem bardzo chętnie, w zamian za wasze doświadczenie oczywiście atomowe, bo ja wiem, że macie znakomitych fachowców od energetyki atomowej, których nam brakuje i my chętnie wysłuchamy wszystko, jak to pogodzić, te energetyki duże, bo atomowa to jest duża, z tą energetyką rynkową. To nie jest takie proste. My się dopiero uczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj chciałem szczególnie zwrócić uwagę na ten element powstawania silnych grup nacisku związanych z transformacją energetyczną. I tutaj mam pytanie do pana Bohdana Srebrennikowa. Tworzenie nowoczesnego sektora energetycznego to konieczność pogodzenia trzech podstawowych wartości. Uwzględnienia interesu społecznego, obecnie w Europie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. No i teraz pytanie, no energia ma fundamentalne znaczenie dla nowoczesnego społeczeństwa, staje się przez to tematem bardzo politycznym. No i pytanie, czy Ukraina, czy Ukraińcy są gotowi na wyższe rynkowe ceny
ceny energii elektrycznej i czy jest już jakiś plan transformacji energetycznej pod kątem tych wartości, które wynikają z regulacji i idei europejskiej? Dziękuję Panie Łukaszu. Cieszę się, że mogę dzisiaj brać udział w tej dyskusji. Mam nadzieję, że wymiana doświadczeń jest bardzo ważnym, jest bardzo ważny równolegle z wymianą towarem, handlem i tak dalej, innymi działaniami. Ukraina nie ma innego wyboru. Naszym wyborem była integracja do Unii Europejskiej odpowiednio, jeżeli podjęliśmy takie zadanie, no to odpowiednio musimy dostosować swój system do wymogów Unii Europejskiej. Oczywiście, że to jest proces bardzo bolesny, ale należy pokonać ten szlak. Teraz Ukraina opracowuje krajowy plan właśnie energetyki i klimatu. To jest podstawowy dokument, który obowiązuje dla wszystkich krajów członków Unii Europejskiej i w czerwcu my liczymy, że ten dokument zostanie uchwalony. Ja jestem członkiem grupy roboczej i ten dokument będzie zawierał informacje na temat tego, jak Ukraina będzie się rozwijała, którym kierunkiem będzie podążała do lat 30. i jakie polityki będą stosowane w Ukrainie. Ja również skorzystam z tej platformy online, żeby skonsultować się z polskimi i europejskimi kolegami co do tych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoi Ukraina na swojej drodze akcesyjnej. I pierwsze, integracja rynku. Pan Omelczenko już wspominał, że Ukraina 2 lata temu, od 16 marca 2022 roku, dołączyła się do NCI i już od 2 lat nasze systemy energetyczne pracują w ramach danego systemu. Udało się odnowić przekazanie i import i eksport energii elektrycznej, więc nasza przepustowość została odnowiona i nie tak dawno zaczęliśmy sprzedawać energię elektryczną przez platformę europejską Jawong. To jest bardzo dobry znak, ale ten znak jest niewystarczający, ponieważ najwyższym poziomem integracji będzie Magic Coupler, czyli połączenie rynków Ukrainy i Unii Europejskiej. To jest to, czego potrzebujemy, żeby być pełnoprawnym członkiem rynku Europy Wschodniej. To oznacza dla nas większa konkurencja, większa cena, mniej możliwości do manipulowania na rynku i wykorzystania niewłaściwego zachowania albo wyższe ceny i lepszy klimat inwestycyjny, ponieważ będziemy potrzebowali wielkich inwestycji w celu odnowienia naszego systemu energetycznego. Co nam przeszkadza? Dla nas to jest bardzo ważne, to łączenie rynków, ponieważ wskazuje to na lepsze funkcjonowanie rynków, to jest bilansowanie naszego rynku wewnętrznego i to należy zrobić do 2026 roku, czyli w ciągu najbliższych 2 lat. Co nam przeszkadza w tym? Szereg problemów finansowych, chodzi tu o podatki i tak dalej, ale to wszystko można rozwiązać na wprowadzają różne nowelizacje ustaw, a drugie, na przykład nasz regulator, on musi wykorzystywać cele takie graniczne. My wykorzystujemy je jako w celu ochrony naszych użytkowników przed wahaniami cen, ponieważ nasz rynek jest niewystarczająco konkurencyjny i w nim są gracze, które posiadają władzę poprzez właśnie swoje możliwości no, wprowadzać destabilizację, można tak powiedzieć. I więc to nam przeszkadza przede wszystkim realizować ten market. Musimy i z drugiej strony
ogranicza to możliwości importu jak energii w Ukrainy. Również wprowadzają te ograniczenia cenowe, nie stymulują inwestycji, ponieważ inwestor nie do końca zawsze rozumie, co można by było sprognozować pod tym względem. I dlatego jesteśmy swoimi takimi zakładnikami zamkniętego pola. Nie jesteśmy integrowani, jesteśmy w pewnym sensie bezbronni, a nie możemy się integrować, jeżeli nie usuniemy tych przeszkód. Mnie się wydaje, że zdrowy rynek wymaga naszej integracji do Unii Europejskiej, co pozwoli efektywnie monitorować rynek. Więc potrzebujemy silnego, niezależnego regulatora na wzór tego, jacy są w Unii Europejskiej. A z tym mamy problem. Niezależny regulator to jest bardzo poważny element na rynku i jednym z takich jaskrawych case'ów, które Energy Community zrobiła taki commission paper, gdzie wyświetlony został problem związany z problemami z niezawisłością naszego regulatora krajowego. Więc został ujawniony szereg problemów kadrowych i tak dalej, ale na przykład w lecie mieliśmy taki problem, kiedy regulator podniósł cenę na wodę, opłatę za wodę, dostarczanie wody, żeby uwzględnić procesy inflacyjne i tak dalej. I więc potem, jak publicznie wypowiedziała się jedna z osób, że to jest błędna decyzja, że w okresie wojny nie można podejmować takich działań, regulator po 4 dniach skasował tą decyzję, tą uchwałą. Ale wodokanał jest największym dłużnikiem energii bieżącej. Mamy bardzo dużo takich dłużników i dług wynosi około 2 miliardów dolarów na rynku energii elektrycznych. I oczywiście inwestorzy nie chcą na przykład wchodzić na rynek, gdzie są długi na przykład. I więc i taka decyzja regulatora, taka tak zwana niezależność, niezawisłość regulatora nie rozwiązuje istniejącego problemu. I dla nas to jest pewne wyzwanie. Co musimy zrobić, żeby ten regulator tak naprawdę był niezależny i w rzeczywistości był niezależny od państwa? I to być może nie za pomocą takiego bezpośredniego wtrącania albo poprzez monitorowanie i tak dalej, być takie łagodne, można tak powiedzieć, narzędzie, instrumenty. I co jeszcze? Dzisiaj wspominano o dwóch aspektach transformacji energetyki. Wojna pokazała, że są dwie energie. W naszej sytuacji zobaczyliśmy, że takie podejście ma jak wady, takie zalety. Kiedy na przykład uderzano do sieci pociskami, to paraliżowało energetykę. Dlatego teraz musimy opracować taki szlak, jak możliwości wykorzystania tak zwanej stałej energetyki, tak i małej energetyki. I rozproszona generacja to jest jeden z priorytetów. I Ukraina teraz, nie tak dawno, w lecie, uchwaliła taką podstawową ustawę, która wprowadza nowe mechanizmy rynkowe, pozwalające wdrażanie nowych elementów do naszego systemu, na przykład NetBille. I byłbym ciekawy usłyszeć doświadczenie Polaków. 4 dni temu byłem w Brytanii i rozmawiałam z przedstawicielem rządu polskiego i dowiedziałam się, że Polska pokonuje ten sam szlak teraz, tylko najpierw w Polsce był NetMetering system, a potem ten system. Czyli to jest bardzo dobry mechanizm do pewnego poziomu. A potem pojawia się coraz więcej paneli słonecznych i zaczynają się problemy. Problemy zbilansowania, problemy finansowe i tak dalej, i tak dalej. Polska pokonała net billing, a my dopiero zaczynamy teraz ten net billing. On dopiero u nas zaczyna funkcjonować. My dokonaliśmy oceny wpływu regulacyjnego i my zobaczyliśmy, że mogą być problemy związane z wykorzystaniem taryf co do podziału energii energetycznej.
Więc interesuje mnie polskie doświadczenie pod tym względem. Czy zobaczyliście negatywne skutki, zbilansowanie, wzrost taryf właśnie w wyniku tego net billingu? I ostatnie, co jeszcze chciałbym powiedzieć, jednym jeszcze z priorytetów rozwoju energosystemu rynku Smart Grid, tu mamy pewien dokument, to jest koncepcja wdrażania Smart Grid do 2035 roku, tam jest plan działań i tak dalej. Natomiast źródłem finansowym realizacji tego planu to jest taryf co do podziału energii, dystrybucji energii. W Polsce jest taka firma DTEK, prywatna firma DTEK, dla jednego obwodu, kijowskiego obwodu, ta firma opracowała taki projekt pilotażowy, jak zrobić smart grid dla jednego obwodu. 2,4 miliarda euro to tylko dla jednego obwodu, a my mamy znacznie więcej takich obwodów. Więc interesuje mnie polskie doświadczenie, jak były transformowane polskie sieci i jak była finansowana, kosztem czego, ponieważ to jest ogromna inwestycja, która będzie oparta na cenach dla użytkowników. I to może powodować pewne problemy. To może blokować w ogóle takie przejście do Smart Grid. Ja tu określiłam bardzo krótko pewne kierunki naszego systemu, dla naszych energetyków, i więc byłoby dobrze, gdyby polscy koledzy mogliby się podzielić własnym doświadczeniem pod tym względem. Dziękuję bardzo. No, były to dość szczegółowe obszary. My jesteśmy na trochę bardziej ogólnym poziomie. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na kwestię niezależnego regulatora, który również w energetyce powinien się pojawić. W związku z tym mam pytanie do pana Maksyma Sysojewa. Jakie są główne wyzwania i szanse dla ukraińskiego sektora energetycznego wynikające z procesu zintegracji europejskiej? No, Ukraina, biorąc również pod uwagę polskie doświadczenia, powinna posiadać przejrzystą wizję transformacji, monitorowania czy zarządzania w ogóle zmianą w energetyce. No i tu wydaje się, że jednym z najważniejszych elementów takiej strategii powinno być stworzenie przewidywalnego i przejrzystego środowiska regulacyjnego, tak, które określi kierunki zmian, również będzie miało wpływ na alokację środków publicznych, bądź własnych ukraińskich, bądź europejskich. No i jak tutaj w takim razie, jakie są te ważne wyzwania i jak stworzenie takiego niezależnego regulatora energetycznego wpisuje się w ten obszar? Dziękuję bardzo za zapytanie. Dziękuję za pytanie. Ja również kilka innych pomysłów też Państwu powiedzieć, ale przejdę do języka ukraińskiego, ponieważ poprosili organizatory w języku ukraińskim wystąpienie ogarnąć. Otóż. A więc, moja wizja, jeśli chodzi o regulatora. Ja zgadzam się z opinią poprzednich prelegentów, że musimy skupiać się na niezależności regulatora, ponieważ widzimy, że nie zawsze pewne decyzje regulatora są zgodne z taką zasadą niezależności. Są pewne pretensje, ale jeżeli popatrzymy z punktu widzenia prawa, żeby osiągnąć prawdziwej niezawisłości, to musimy wprowadzać zmiany do konstytucji. Niestety konstytucja nie przewiduje istnienie takich instytucji władzy, które należą do władzy wykonawczej, która by pozwoliła na rozwiązanie tego problemu. Więc musimy zwracać się do Sądu Konstytucyjnego, żeby on wprowadził odpowiednie zmiany. Więc w chwili obecnej regulator dzisiaj u nas należy do systemu władzy wykonawczej, więc podporządkowuje się gabinetowi ministrów Ukrainy, czyli władzy wykonawczej, i odpowiednio prezydent i władza wykonawcza wywierają wpływ na naszego regulatora.
z tego możemy zrobić wniosek, że musimy wprowadzać zmiany do konstytucji. Jakiekolwiek inne zmiany nie będą właściwym rozwiązaniem pod tym względem. Jeśli chodzi o dalszy rozwój i integrację Ukrainy na rynki Unii Europejskiej, z punktu widzenia możliwości biznesu ukraińskiego i polsko-ukraińskiego biznesu, to ja mogę powiedzieć, że my mamy bardzo wielki potencjał stworzenia w Ukrainie nowych możliwości. Chodzi mi o odnawialne źródła energii i w Ukrainie jest stworzone odpowiednie ustawodawstwo, do którego są wprowadzane odpowiednie zmiany i być może Polska mogłaby tu pouczyć się trochę od Ukrainy, jak można uproszczyć te procedury. Ja brałem udział w realizacji kilku projektów dwustronnych, które były realizowane w Polsce i moim zdaniem ustawodawstwo, prawo w Polsce pod tym względem nie jest doskonałe. Na przykład w Polsce jest problem co do dołączenia do sieci. Na przykład na to wskazują deweloperzy Polscy. U nas też jest w Polsce z tym problem, ale my prowadzimy bardzo dobry dialog z naszym operatorem i ten proces w Ukrainie przebiega w Ukrainie znacznie lepiej, znacznie prościej i w pewnych momentach znacznie łatwiej i przejrzyściej, aniżeli w Polsce. Drugi kierunek. Budowa interkonektów i konektorów, co pozwoli zwiększyć możliwości importu, eksportu energii elektrycznej. Rząd od czasu do czasu wymieniał, że te moce muszą być podniesione do 7 gigawatów, ale najbliższym czasem potrafimy podnieść do 2 gigawatów. I to jest kierunek rozwoju. Rozumiemy, że ten kierunek potrzebuje pieniędzy, potrzebuje wysiłków. Mamy właśnie firmy, które są gotowe wkładać własne środki. Słyszeliśmy, że firmy polskie również są zainteresowane w udziale w tych procesach i tu bardzo dobra możliwość współpracy prywatnego sektora z rządem, z sektorem publicznym. Czyli musimy stworzyć takie środowisko, żeby... Czyli to jest bardzo dobra okazja do partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Ten proces jeszcze nie do końca jest uregulowany. Co jeszcze? Jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ale to jest bardzo ciekawa opcja dla naszej współpracy. W Polsce wspominano, że jest problem z budową projektów wiatrowych, realizacją projektów wiatrowych, czyli elektrowni wiatrowych. Wiem, że jest ustawa 10H. Wiem, że zmniejszono odległość tych wiatraków do 500, ale mnie się wydaje, że jak możliwość realizacji podobnych projektów można budować elektrownie wiatrowe na granicy z Polską na przykład, ale jak najbliżej do polskiej granicy i przyłączyć na przykład te wiatraki do polskiego systemu. Ja widzę, że polskie firmy już zaczęły realizować pewne projekty w Ukrainie co do odnawialnych źródeł energii, na przykład projekty związane z produkcją biometany i tu możemy skorzystać z doświadczenia Polski co do budowni elektrowni wiatrowych. Jeśli chodzi o nas, czego nie ma w Polsce, doświadczenie budowy i podłączenie na przykład biometanu. Tu Ukraina już wyprzedziła Polskę i tu możemy podzielić się my własnym doświadczeniem. Jest możliwość, moim zdaniem,
wymieniać zasoby intelektualne i tak dalej pod względem na przykład pracowników i fachowców, ekspertów. Jeśli chodzi o udoskonalenie ustawodawstwa i prawa, tak, mamy dużo niezgodności z ustawodawstwem europejskim, pracujemy i krok po kroku wprowadzamy, wdrażamy zmiany. I w niektórych kwestiach już wyprzedzamy nawet niektóre kraje europejskie. Właśnie korzystamy z błędów wielu krajów i unikamy właśnie tych błędów. Na przykład w czwartym pakiecie energetycznym już realizowaliśmy dużo wymóg. Na przykład jeśli chodzi o operatorów systemów przechowania energii elektrycznej. Wykonaliśmy wszystko, jak zostało opracowane albo opisane w czwartym pakiecie energetycznym. A więc, podsumowując to wszystko, co powiedziałem, współpraca jest możliwa pomiędzy Polską a Ukrainą. Polskie firmy mogą inwestować w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, dzielić się doświadczeniem, brać udział w budowie sieci elektrycznych, energetycznych. Są możliwości. Natomiast firmy ukraińskie mogą robić coś podobnego, ale mnie się wydaje, że tu polski biznes musi być bardziej aktywny, na przykład w Ukrainie, żeby pomagać nam z transformacją energii zielonej, żeby unikać pewnych błędów. Dziękuję bardzo. Dużo tutaj padło na temat perspektywy współpracy pomiędzy firmami polskimi a ukraińskimi. W związku z tym pytanie do Pawła Stańczaka. Jakie są perspektywy współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi firmami energetycznymi i bilateralnie, i na rynku europejskim? I jakie działania powinny podejmować zarówno firmy, jak i rządy obu krajów, aby optymalizować współpracę, ograniczać potencjalne spory w obszarze energetyki? No tak, to jest pewnie ważne pytanie. Odpowiedź jest taka, że współpraca na szczęście już istnieje i myślę, że zadaniem i po polskiej, i po ukraińskiej stronie jest właśnie likwidowanie tych barier, które się pojawiają, a związane są z takimi, powiedzmy sobie, proceduralnymi procesami, na przykład już wspomniany biometan. Ponieważ jest wojna, to jest niedozwolony jest eksport gazu naturalnego, czyli ziemnego, z Ukrainy do innych krajów, ale to nie dotyczy biometanu. Ten biometan mógłby płynąć do Polski, ale tutaj te, powiedzmy sobie, procedury związane z przekroczeniem, czyli custody transfer i to, co musi się stać na granicy po stronie cła i rozróżnienia jednego metanu od drugiego metanu, a to nie jest proste, bo często to płynie w jednej rurze, to są rzeczy, które gdzieś trzeba uregulować i myślę, że niestety tu nie ma dobrych wzorców także w Unii Europejskiej, także i Unia Europejska w tej części jeszcze raczkuje. No ale jak tylko się uda, to może na przykład współpraca polsko-ukraińska w tym zakresie byłaby wzorem do naśladowania w Unii Europejskiej. Także trzeba pamiętać o tym, że Polska przez wiele lat odbierała gaz, wtedy ziemny jeszcze z Ukrainy. Szedł duży transfer gazu do Polski. Teraz strumienie się odwróciły i tu już było wspomniane o tym, że LNG jest szansą dla Ukrainy, ale żeby to spełnić,
to trzeba by było zlikwidować wąskie gardła, które są z kolei teraz z Polski w kierunku do Ukrainy, a to oznacza rozbudowę systemu polskiego, no nie może jeszcze większą, bo ona trwa, już jest zaawansowana, a w związku z tym dokończenie procesu rozbudowy i postawienie jeszcze takich pewnych kropek nad i, które pozwolą na to, żeby ta współpraca była duża pomiędzy Polską i Ukrainą, na przykład w tym obszarze gazu, bo gaz, pamiętajmy, że dzisiaj to jest gaz naturalny, w przyszłości będzie tam coraz więcej biometanu, a kto wie, ile tam kiedyś, albo może zupełnie będzie to zastąpione w dalekiej przyszłości przez wodór. Trzeba pamiętać, że Ukraina ma coś, czego nie ma Polska. To są duże magazyny, które mogą służyć do zbierania tej energii, czy to tej bioenergii, czy innej energii, ale to jest potrzebne, aby bilansować rynki energetyczne w trakcie zimy. Wiadomo, że ten swing zima-lato istnieje i jego nie zlikwidujemy, choćby nie wiem, jak ocieplał się klimat. Może tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Muszę Państwu powiedzieć, że nasza dyskusja taka jest ciekawa, że już prawie nasz czas się skończył. Więc na zakończenie w takim razie jeszcze pytanie do Wołodymyra Omelczenko. Podobne pytanie, jak z punktu widzenia Ukrainy może wyglądać ta współpraca polski-ukraińskich przedsiębiorstw, żebyśmy byli partnerami, a nie tylko konkurentami na wspólnym europejskim rynku. Dziękuję za zapytanie. Dziękuję bardzo za pytanie. Dużo moich kolegów już odpowiedziało na to pytanie. Co chcę dodać? Z tego, co wiem, Polska próbuje planować i budować nową elektrownię atomową. Ja myślę, że pod tym względem Ukraina ma ogromne doświadczenie, które może się podzielić z Polską. To jest bardzo ważny kierunek rozwoju naszej współpracy. No i bez wątpienia nie należy zapominać o rozwoju, wspólnym rozwoju sieci elektrycznych, elektroenergetycznych. Oczywiście tym należy się bardziej szczegółowo zajmować, ale chciałbym dodać, że my mamy спільно розвивати пілотні навіть проекти. Musimy wspólnie realizować takie projekty pilotażowe w zakresie innowacji, technologii innowacyjnych. Być może stworzyć takie wspólne konsorcja, żeby brać udział w konkursach, przetargach, na przykład projektów związanych z energią, z zieloną energią, projektach ogłaszanych przez Unię Europejską. Jeżeli będziemy wspólnie startować w takich projektach, to zwiększą się nasze szanse, że my wygramy te projekty. I to będzie korzyścią i zaletą zarówno dla jednego kraju i dla innego, ponieważ to mogą być projekty, które dotyczą na przykład biometanu, albo projekty, które są związane z wydobyciem na przykład energii elektrycznej, ponieważ Ukraina ma ogromny potencjał z wydobycia. Polska również ma pewne doświadczenie pracy pod tym względem. Polska brała niejednokrotnie udział w realizacji podobnych projektów na terenie również Ukrainy. Te projekty były skutecznie realizowane. Należy tu wspomnieć o projekcie Kub Gaz, na przykład to był bardzo pomyślny projekt. A więc musimy współpracować. Ukraina ma zasoby gazu naturalnego, ogromne zasoby gazu naturalnego, więc można z polskimi przedsiębiorcami współpracować po tym kierunku, żeby wspólnie na przykład realizować projekty związane z wydobyciem gazu ziemnego. Nie możemy tu się bać konkurencji, ponieważ konkurencja porusza rozwój, jest napędem do rozwoju, jest element, który pobudza do rozwoju. Więc należy nie bać się konkurencji. My energetyki nie ma
My, energetycy, nie powinni podążać szlakiem, którym podążają na przykład rolnicy. Należy po prostu pokazać, że nie boimy się konkurencji, a na odwrót możemy wspólnie pracować na rzecz naszych dwóch krajów i pokazać innym, w tym również rolnikom, że nie należy się bać konkurencji, ale należy dbać o nasze wspólne interesy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nasz czas niestety upłynął. Dyskusja była bardzo ciekawa. Rzeczywiście te punkty widzenia bardzo, bardzo interesujące. Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym prelegentom, naszym panelistom, którzy zdecydowali się przyjąć nasze zaproszenie. Bardzo chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, których tu prawie 125 czy 127 nawet w szczytowym momencie naszej dyskusji było. Widać, że energetyka jest tematem oczywiście bardzo ważnym dla rozwoju każdego kraju. Wielokrotnie pojawiało się słowo współpraca, więc mam nadzieję, że również tego typu spotkania jak nasze dzisiejsze będą inaugurowały pewne spotkania. Muszę już powiedzieć, że już doszło do pewnej wymiany kontaktów na czacie, więc liczymy na wspólne projekty. Bardzo serdecznie chciałbym również podziękować organizacjom, dzięki którym to spotkanie było możliwe, czyli Foundation Open Society Institute i International Renaissance Foundation. Owocem dzisiejszego naszego spotkania będzie również raport dotyczący rynku energetycznego ukraińskiego i przygotowania Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej w obszarze energetyki. Również wszystkich Państwa chciałem zaprosić na kolejne nasze seminaria w innych obszarach gospodarki, które będą się systematycznie odbywać i zaproszenia będą do Państwa wysyłane zarówno ze strony Institute of Economic Research and Political Consulting, jak i Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.